Thank you.
wziął się z pomysłu przypomnienia trochę o tym, że żyjemy w przestrzeni rzeczywistej. Stąd jest to patrzy, widzę i wiem. Ona dotyczy spędzania czasu na analizowaniu aspektów przestrzeni, w której wszyscy żyjemy. Każdy z tych obrazów ma w sobie zawarty taki emocjonalny ładunek związany z jego wykonaniem, bo większość z nich jest robiona w naturze w jakimś okresie. Nie wiem, 2 godzin, 3 godzin, 4 czy 5 godzin. Jest to wypadkowa wszystkich zdarzeń, które w tym czasie miały miejsce, nawet takich zdenerwowań wynikających z tego, że do akwarium się wsypuje piasek, spędzany tam przez wiejący wiatr, czy też niewygoda słońca na karku też przeszkadza trochę malować. To jest jak zbliżanie się do takiego najistotniejszego aspektu przestrzeni, pewnej właściwości, którą nazywa się duchem miejsca. To co już wymyślili starożytni Rzymianie. I on się dopiero zaczyna objawiać w momencie, kiedy spędzimy jakiś czas patrząc na obiekt, starając się zrozumieć otoczenie nie tylko zmysłem wzroku, ale wszystkimi tymi zmysłami, którymi my zatem akceptujemy świat dookoła nas. Tak jak kolega powiedział, nieczęsto te wernisaże się dotychczas zdarzały. Mam nadzieję, że teraz będzie to jakaś stała już cały obyczaj stanie się nawet, ale w związku z tym uważam, że no, takie wystawy są potrzebne. Zwłaszcza dla nas jako społeczności akademickiej, ale przede wszystkim dla studentów. Nie widzę tutaj wielu studentów, ale oni powinni ten przekaz powinni, o którym mówiłeś, powinni odbierać. Bardzo ciekawy jest ten układ hasłowy patrzeć, widzieć, wiedzieć. Wydawałoby się, że brak jeszcze jednej fazy jest to przekazywać, prawda, tą wiedzę. Jeżeli tam jakaś wiedza, prawda, powstaje, to warto ją zastanowić się, jak ją przekazać dalej. I tu jest problem zasadniczy, to znaczy doceniając olbrzymie wartości tego warsztatu dotychczasowego naszej szkoły rysunku na naszym wydziale. No liczymy na to, że jednak ta ekipa teraz od nowa generacja, która przyszła, pójdzie trochę dalej, to znaczy, że będzie rozwijać na bazie tych tradycyjnych technik i tych wszystkich wartości, które chcemy zachować, no żeby zrobić ten krok czy kilka kroków naprzód i tego przejawem są chociażby trwające w tej chwili prace teoretyczne w tym zakresie, które dawniej nie miały tutaj miejsca, właśnie nie było wymagane tego od rysownika, żeby jeszcze doktorat robił czy habilitację. Nie było brane pod uwagę. Także uważam, że teraz to podbudowanie to. Przede wszystkim chciałem podziękować zespołowi, bo to inicjatywa pracowników zespołu, którzy są organizowani tej wystawy. Podziękować wszystkim Państwu za obecność, za wspięcie się na trzecie piętro. To trzecie piętro ma swoje zalety i wady. Dlatego, że dużo więcej wiemy na co dzień o sukcesach naszych kolegów architektów, urbanistów. Pojawiają się zawiadomienia o ogłoszeniach o konkursach, o wygranych konkursach. Dużo mniej wiemy o sukcesach kolegów z trzeciego piętra, kolegów z pracowni, a takowe sukcesy też mają. I to dużego znaczenia mają wyróżnienia, nagrody różnych zagranicznych wernisażach, wystawach. Będziemy się starali mieć studentom te informacje przekazywać jakoś na bieżąco. Ta wystawa dzisiejsza jest no też między innymi pierwszym krokiem w tym kierunku, żeby pracownia bardziej otworzyła się na wydział i żeby ten kontakt był jeszcze lepszy.